Ja oczywiście widzę z tej strony kebus i na pewno widziałeś TikToki po tych lub tych a nawet tych z naklejkami. Także w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o właśnie tej fali TikToków, która się narobiła. No i jaki to ma wpływ na Steam, na ceny rynkowe. Przechodzimy sobie. Oczywiście, was zapraszamy jeszcze na starcie na stronę Skinsmanki. gdzie swoje skiny wymienicie. No i tutaj przy tradzie powyżej 100 dolarów darmowe, 5 dolarów dla was z moim kodem. Link po prostu macie w opisie, ale tutaj możecie sobie kliknąć plusik i wpisać kod KEBUS, bo 35 darmowych, 35% do depozytu jest dla was. Naprawdę masa skinów do wyboru, także jedna z lepszych stron do wymian, e, no, którą ja oczywiście bardzo serdecznie polecam. E, no i przechodzimy sobie, e, także Auk Burza, czyli myślę, że e, jeden z największych memów ostatnimi czasy. E, oczywiście w stanie Minimalware. <laughs> przechodzimy sobie do naszego Auga. E, no i widzimy taki wykres. No XD. E, 14:25 w piku. E, generalnie. Jaki w ogóle to ma? Zaczniemy sobie od początku, rozłożymy sobie to trosze, troszeczkę na podstawy. Zacznijmy od fundamentów. E, jestem w szoku. E, znaczy, może nie jestem o tyle w szoku, bo ja to wiedziałem, e, ale mimo wszystko dalej mnie zaskakuje moc TikToka. Zauważcie, jak wielkie przebicie ma TikTok. E, I zobaczcie, no bo. Mm, to dotarło nawet do ludzi, którzy gdzieś tam zapomnieli o tej grze, ale postanowili sobie kupić auga, e, bo on będzie warty miliony. Ci ludzie bardzo mocno to hypowali e, i zobaczcie przez ten hype, co się stało. Ten auk w pewnym momencie kosztował 15 zł. Skin, który moglibyśmy prze mogliśmy przez większość czasu kupić za 9 groszy, e, nagle podskoczył do 14 zł. E, być może jest to gdzieś tam moment, który ma odzwierciedlać to, że każdy szary skin kiedyś pójdzie do góry. E, I w, śmiem nawet w to wierzyć, e, ale bardziej, co jest, e, co jest w tym złego, moim zdaniem? E, no, takie sztuczne pompowanie ceny jest niszczące dla rynku, dlatego że to są e, nienaturalne działania. No, bo nie oszukujmy się, takie wydarzenie nigdy by się nie stało, e, gdyby jakiś gość sobie nie postanowił, że nagle zaczynamy podbijać auga burze na TikToku. E, dodatkowo, w regulaminie Steam'a e, jest coś takiego że manipulacja rynkiem więcej niż w większą ilość osób, czyli jakby zaplanowana manipulacja rynkiem jest banable. I tutaj też Wam się wyświetlają screeny. Rzeczywiście ludzie podostawali bany, ale te bany szybko poznikały. Bany poznikały wszystkim, co jest zrozumiałe, bo część osób robiła to naprawdę hurtowo, więc osoby, które pokupowały tam parę, paręnaście sztuk, zwłaszcza na przykład z mojego otoczenia, podostawały unbana, ale wiem, że część Zdecydowanie mniejsza. E, myślę, że to bardziej właśnie ci prekursorzy wszystkich tych trendów e, podostawali bany. I są to community bany, z tego co pamiętam, do 2038. Być może się mylę, no ale gdzieś tam macie screena, także wszystko będzie widać. No jest to na pewno ciekawe wydarzenie. Oprócz Alga Burzy, na pewno, może nie na pewno, ale tutaj wspomnę też o Famasie Kolonia, bo tutaj zdarzyło się dokładnie to samo, może trochę na mniejszą skalę, ale również tutaj możemy zobaczyć sobie 6,50 w piku. No i naklejka. E, o dziwo e, na naklejkę e, nie było już takiego e, nie było już takiego popytu, aczkolwiek tutaj też ten wzrost jest widoczny, naklejka GadSend 2,48 w piku, a to wszystko przez głupie i śmieszne TikToki. Jest to co najmniej ciekawe, być może jest to jakiś przełom, że przy następnych eventach ludzie będą sobie po prostu podbijać ceny naklejk TikTokami E, moim zdaniem powinno być to banowane, jeżeli taka sytuacja już się wydarzyła, to ok, niech ona się stanie. E, ale no... To nie jest dobry sposób, jakby specjalne podbijanie, to wiecie, no to tak jakby... E, no kiedyś o tym rozmawialiśmy nawet, e, jakbym ja teraz wpuścił wam info, że... E, no nie wiem, inwestycja w Famasa, kolonie, lekkie zużycie, to jest super inwestycja, musicie to kupić miliony. I nagle wy to wykupujecie, stawiacie bajordery ordery i ja sobie sprzedaję, bo ja miałem w ekwipunku No mniej więcej na takiej zasadzie to działa eee, No jest to po prostu słabe eee, Takie jest oczywiście moje zdanie, każdy ma swoje, możecie dać znać w ogóle co o tym sądzicie wszystkim eee, No i miejmy nadzieję, że ta fala się w końcu skończy, chociaż z tego co widziałem wszystko się już powoli uspokoiło eee, Aczkolwiek naprawdę ciekawe było to wydarzenie eee, Podzielcie się swoją opinią w komentarzu, link do Discorda w opisie I co? Trzymajcie się i cześć!